Też chciałabym zacząć od podziękowania WSB. Dobrze powiedziałam, tak, bo mi się zawsze mieli W i V. Za zaproszenie mnie na ten wykład. Jest to wielki zaszczyt dla mnie. Jest to też bardzo ciekawym, zobaczymy, będzie to bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie, ponieważ nigdy nie mówiłam po polsku na tak, powiedzmy, poważnych tematach publicznie, więc mam nadzieję, że to dobrze mi pójdzie. Mam na imię Kasia Myciński, może kojarzycie mnie z kanału 50 na pół. Jeśli nie, to w skrócie jest to kanał, w sumie dopiero było to tłumaczone, więc przechodzimy do następnego. Prowadzę firmę Tofu Media w Japonii. Jest to dom produkcyjny, który jest jakby mostem między Japonią a resztą świata. Pomagamy w komunikacji w obydwie strony i też tak, no to jest to dom produkcyjny. Tworzymy reklamy i tak dalej. Mamy też oddział naszej firmy w Polsce. I w tym wszystkim gra ważna rola znajomości angielskiego, więc jest to związane z tematyką tego wykładu. Jestem, jak było mu powiedziane, Amerykanką polskiego pochodzenia, ale podkreślam to jeszcze raz, ponieważ mój pierwszy język, tak technically, był pierwszy polski, ale w codzienności używałam język angielski i do tej pory tak jest. Więc jeśli będą kalki lub błędy gramatyczne lub... Czekaj, sprawdzę, która godzina, żebym wiedziała, ile czasu mam. Na czym zostałam? Kalki lub błędy gramatyczne lub wtrącanie angielskich słów i na pewno tego będzie, to proszę o waszą wyrozumiałość. Dziękuję. Zacznę od jednej różnicy kulturowej, której może nie muszę powiedzieć, bo się śmiejecie i... jesteście zaangażowani. Chciałam powiedzieć, że Polacy raczej tego nie robią i to mnie bardzo stresuje, więc proszę, róbcie to, to mi dużo pomaga. Chciałam poćwiczyć z wami, ale dobrze wam idzie? Dobra. Okej, okay, kto na sali ma rodzinę, ciocia, wujka w Stanach? Jest tu ktoś taki? Super. Fajnie. Temat tego wykładu, czy American Dream to pic na wodę. Śmieszne jest to, że nie wiedziałam, co to znaczy pic na wodę i się umawiałam ze znajomymi na browary i jak to pierwszy napisałam, to napisałam, czy American Dream to browar na wodę. I menadżerka mnie musiała poprawić i byłam przekonana, że mam rację. Nie wiem, skąd to się... Znaczy, wiem, skąd to się wzięło, ale takie rzeczy mi się wydarzają. Okej, okay. Robiliśmy to już, dalej. Wracam. Okej. Więc moi rodzice wyjechali do Stanów w latach 80. w poszukiwaniu swojego American Dream, czyli lepszego życia dla siebie i swoich dzieci. Coś bardzo typowego, znaczy miałam powiedzieć na tamte czasy, ale to się dzieje już ponad bardzo długi czas, od kiedy Stany istnieją. Aby się upewnić, czy zrobią lekki research na ten temat, zapytałam swoją mamę, dlaczego wyjechała do Stanów, żeby się upewnić, że mam rację, że wyjechała za tym lepszym życiem. I pokażę wam rozmowę, myślę, że była bardzo urocza. Mama, w którym roku przyjechałeś do Stanów i tata w którym? 1980, oboje. Tak? Zawsze myślałam, że tata wcześniej, a ty później. Jaki był twój motyw? To znaczy, znam odpowiedź, ale chcę się upewnić. Śpimy. Okej. Okay. Więc dalej. Nie wróciłam do tego tematu, bo czasami moja mama taka jest i nie rozumie tego dokładnie, ale myślę, że to jest, jest bardzo urocze w niej. Okej. Okay. Więc dużo osób właśnie kojarzy Chicago z falą emigracji lat 80. i 90., ale tak naprawdę największą falą emigracji z Polski do Chicago była ta pierwsza fala, czyli pomiędzy 1850 a 1920 roku. Często się odnosi do tej fali jako za chlebem i była to emigracja głównie składająca się z chłopów i wracając do moich rodziców, oni przyjechali do Stanów osobno, poznali się dopiero w Stanach. Za czasów, kiedy Polska
jeszcze w Polsce był jeszcze rząd komunistyczny i przyjechali do kraju, który był wtedy symbolem kapitalizmu. Wylądowali w Chicago, czyli w nieoficjalnej stolicy Polonii. Szacuje się, że w obszarze metropolitalnym Chicago znajduje się około 1,9 milionów Polaków. W tym się liczą imigranci z Polski oraz Amerykanie polskiego pochodzenia. Polski jest trzecim najczęściej używanym językiem w Chicago, za angielskim i hiszpańskim. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak... No to jest... Dla mnie to robi wrażenie teraz, że wracam. Byłam przyzwyczajona do tego, jak tam mieszkałam, ale to, że mogę wrócić i tak, jeśli byłabym uparta, nie mówić po angielsku, to jest w Stanach, jest bardzo ciekawym, fajnym doświadczeniem. Mogę pójść do sklepu, gdzie obsłuży mnie ktoś w języku polskim, mogę pójść do banku, gdzie mówią po polsku, do doktorów, adwokatów i tak dalej. Moi sąsiedzi mówią po polsku. Moja mama mi codziennie wysyła filmiki, bo teraz mam bratanicę i siostrzenicę i cały czas sobie chodzą po, spacerują po naszym przedmieściu i cały czas moja mama tam mówi do kogoś: o, dzień dobry, cześć, dzień dobry, jak tam u was? Czyli to kotek, takie rzeczy. Może kojarzycie dzielnicę Jackowa? Ktoś kojarzy? Dużo mniej niż się spodziewałam. Ile macie lat? To masowe odpowiadanie nie działa, więc dalej. Dzielnica naprawdę się nazywa Avondale, ale została nazwana Jackowem przez Polaków z powodów kościoła świętego Jacka, który się tam właśnie znajduje. To jest ten kościół, jest jeden kościół, drugi nie jest kościołem, więc się domyślcie. Ale tak naprawdę to się nazywa Avondale. Mówiono potocznie na tą dzielnicę Polish Village przez Amerykanów, ponieważ naprawdę dużo Polaków się tam znajdowało. Te okolice się teraz pozmieniały, ponieważ jest to taki trend amerykański, że jak się dorabia, zdobywa finansowe kapitał, dziękuję. I bardzo proszę o taką pomoc, mi dużo to pomaga, to często wyprowadzają się na przedmieścia, ponieważ przedmieścia są bezpieczniejsze, jest więcej miejsca, wygodniej się tam wychowuje dzieci i właśnie moi rodzice też tak zrobili. I na Jackowie dalej są te polskie akcenty, ale to już nie jest tak intensywnie polskie jak kiedyś. Są inne skupiska Polonii w Chicago, ale są tak bardziej porozrzucane, nie jest to już tak centralne jak kiedyś. Poza tym Jackowo nie jest pierwszą polską dzielnicą w Chicago. Była dzielnica poprzednio, ale nie będę wchodzić w całą historię, bo to nie jest tu tak bardzo ważne. Więc co przyciągało Polaków do Chicago? Blue collar jobs. Czy wie ktoś, co to znaczy? Co? Tak, dokładnie, prace fizycznie. I to się różnią od white collar jobs, które ktoś się domyśli. O, w sumie tu jest tłumaczenie. Więc to są prace, które są wykonywane w biurze lub innym otoczeniu administracyjnym. Blue collar jobs są prace, które wymagają prac fizycznych bardziej. Jest też pink collar jobs, które dowiedziałam się wczoraj, jak sprawdzałam to. Znaczy te dwa znałam całe życie, ale dowiedziałam się wczoraj, że jest też pink collar jobs i to są prace, gdzie się bardziej obsługuje kogoś. Skoro jest to wykład o języku angielskim, to troszkę was pouczę. Więc w porównaniu do Nowego Jorku, Chicago jest tradycyjnie bardziej blue collar, pełen fabryk i innych skupich prac fizycznych. Odłożę telefon, żeby mnie nie... Okej. Kto wie, jak się nazywa drużyna koszykówki w Chicago? Super. Bardzo dobrze. A kto był najbardziej popularnym graczem na tej drużynie? Tak, Michael Jordan. To nie jest ważne w kontekście tego, tylko sprawdzam waszą wiedzę. Ja chodziłam do szkoły z jego synem na studia. To też nie jest takie imponujące, bo na moich studiach było 40 tysięcy uczniów, więc praktycznie mieszkaliśmy w tym samym mieście. Dalej.
A ktoś wie może skąd się bierze ta nazwa Chicago Bulls? Też się dowiedziałam ostatnio, jak byłam w Muzeum Emigracji w Polsce. To śmieszne, że się nauczyłam coś o swoim... Znaczy jest takie ciekawe w życiu, jak mieszkasz gdzieś i się dowiadujesz coś o swoim mieście z innego miejsca. Jest to też bardzo fajne i doceniam to w życiu. Więc się dowiedziałam, że ta nazwa pochodzi z tego, że kiedyś w Chicago była ogromny meat packing industry, czyli pakowanie mięsa. Z całych Stanów się tam przewoziło mięso i tam się pakowało, rozwoziło na resztę świata. Więc Chicago Bulls jest imieniem, które akurat pasuje dla Chicago. I jest to, pakowanie mięsa jest typowo blue collar pracą i też oprócz tego jest dużo fabryk. I to właśnie przyciągało bardzo dużo imigrantów do Chicago. Nie tylko Polaków, także Irlandczyków, Włochów, Greków, między innymi też dużo innych narodowości Eastern European. Ktoś mi pomoże? Dziękuję. Okej. Przez ponad 100 lat emigracji Polaków do Stanów te prace fizyczne i zarobki pozwalały osobom, którzy mieli ograniczone możliwości w swoim kraju ojczystym, przylecieć do Stanów, często bez wyższego wykształcenia i przeskoczyć krok na drabince społeczno-ekonomicznej. Nie wiem, czy to się tak mówi tutaj, ale mam nadzieję, że mnie... Okej, tak? Dziękuję. Chodzi mi tu o upward mobility, czyli... Tłumaczenie po angielsku jest the capacity or facility for rising to a higher social or economic position. Przetłumaczone jako awans społeczny, albo też to przetłumaczyłam w Google Translate, umiejętność, pojemność uzyskania wyższej pozycji społecznej lub ekonomicznej. I to bardzo szybko ci imigranci, szczególnie z Europy, wschodniej całej Europy, zyskali w Chicago. Dla wielu imigrantów początki w Stanach zaczynały się w biedzie, często w pożyczkach od znajomych. W sytuacji Polaków to pożyczali od innych Polaków, którzy tam już byli trochę dłużej, wcześniej bardziej ustabilizowani. Często przyjeżdżali bez umiejętności i formalnego wykształcenia i w ciągu 5-10 lat mieli zarobki na pierwsze auto, zaliczkę na dom, też możliwość wystartowania swojego biznesu. I tych historii jest pełno w Stanach. Byłam otoczona tymi historiami dorastając. Mój tata często opowiadał o tym, jak kiedy przyleciał do Stanów, to miał $13 przy sobie i zaczął od tego. Zaczął od pożyczania pieniędzy od znajomych i te pożyczki spłacił ciężką pracą w stanowiskach prac manualnych. I mógł to odrobić i pozwolić, powoli dorabiać się do swoich celów. Wielu tych historii nie są bardzo glamorous, tych historii imigrantów w Stanach, ale są bardzo... Słowo, które użyłam po angielsku jest humbling, które się przetłumacza jako upokarzające, ale to nie jest poprawne tłumaczenie. Nie wiem, czy ktoś mi pomoże. Słucham? Uczące pokory. Dziękuję. Takie możliwości, które imigranci odnawywali w Stanach, prowadziły do tego, że dzieci imigrantów wychowywały się w całkowicie innym klimacie i środowisku niż ich rodzice. Prawda, czy mam? Chociaż pamiętam czasy, kiedy żyliśmy bardziej skromniej, nigdy nie odczuwałam biedy ani braku czegoś w swoim życiu. Pokolenie dzieci tych imigrantów są często w stanie nie tylko osiągnąć parytet socjoekonomiczny z innymi bardziej ustabilizowanymi Amerykanami, chodzi mi o tu Amerykanie, którzy już mieszkają tam kilka pokoleń,
ale też mieli całkowitą możliwość ich wyprzedzić na tej drabince socjoekonomicznej. Jak się wejdzie w rozmowy z moimi rówieśnikami z dzieciństwa, motyw różnic między pokoleniami naszych rodziców a nami i nieporozumienia, które z tego wywodzą, często się powtarzają. Bywają to czasami zabawne, frustrujące i też uczące pokory. Jest dużo memów też wokół tego, ale nie mam. Mogłam włożyć, a zapomniałam. Czy dalej tak jest? Wiele w Stanach się zmieniło w ciągu mojego życia i porozmawiam o tym teraz. Czyli Generation Y. Generation Y jest moje pokolenie. Zacznijmy od tego. Jest to pierwsze pokolenie, które przewidywują, że nie będzie awansowało finansowo w stosunku do pokolenia swoich rodziców. Do tej pory każde następne pokolenie awansowało, dawało sobie radę finansowo lepiej niż poprzednie pokolenie w Stanach i zakładają, że to będzie pierwsze pokolenie, które akurat nie będzie sobie dawało rady lepiej. Tworzy to takie walki memowe między baby boomers a Generation Y. Baby boomers to są z lat 1940 do 1960 i według mnie oni zepsuli świat, według ich my psujemy świat. Ale myślę, że jesteśmy lepsi w robieniu memów, bo znaczy co najmniej mamy to. Baby boomers bardzo chciałoby zwalić to, że po raz pierwszy w historii tak wygląda na to, że jesteśmy bardziej leniwi, narcystyczni i nadmiernie uprawnieni. Czy to jest poprawnie przetłumaczone? Chodziło mi o overly entitled? Nadmiernie uprzywilejowani. Prawda jest dużo bardziej skomplikowana. Jeśli Generation Y rzeczywiście... Czekaj, mam. If I had a dollar for every time a baby boomer complained about my generation, I'd have enough money to buy a house. In the market, they ruined. Więc... Okej. Okay. Jeśli Generation Y rzeczywiście stanie się pierwszym pokoleniem, które będzie w gorszej sytuacji finansowej niż ich rodzice, to argument naszej strony jest to, że to jest bardziej z powodów rozwarstwień finansowych niż różnic pokoleniowych. Brakuje prac, które oferują wynagrodzenie, na którym można przeżyć. I jest dużo statystyk, które to potwierdzają. Innymi słowami, to nie jest problem tego, że jesteśmy po prostu tacy leniwi. To jest bardziej problem gospodarki dzisiejszych czasów. O, to czekajcie sekundkę. Nie mam przycisnąć następny na tamtym komputerze, a tu przycisnęłam. Okej. Okay. Więc tu jest kilka takich, no tu jest jeden artykuł, który to porusza. Bardziej to tu włożyłam, żeby usprawiedliwić to, co mówię. Nie musicie tego czytać. Może, że chcecie. Tylko znajdę swoje miejsce, sekundkę. Inne problemy, z którymi stykają się Stany, to rosnące dysproporcje w dochodach. Spadające zarobki dla pracowników o niskich kwalifikacjach, a ci pracownicy kiedyś tworzyli klasę średnią w Stanach Zjednoczonych. Znaczy oni przechodzili w tą klasę średnią a klasa średnia była... dalej jest siłą napędową Stanów Zjednoczonych, a teraz się coraz bardziej skurcza i swoich podróży z tego, co widziałam w świecie, to wygląda na to, że Stany dążą bardziej w taki system, znaczy taki układ socjoekonomiczny jak kraje Ameryki Południowej. Szczególnie mi chodzi tu o Brazylię, gdzie spędziłam bardzo dużo czasu i
dużo tych rzeczy, które tam już istnieją, powoli się zaczynają w Stanach. Między innymi zapaść szkolnictwa publicznym i te rzeczy, które wcześniej wspominałam, czyli dysproporcyjne dochody, spadające zarobki dla pracowników o niskich kwalifikacjach. Tak, że się robi większa rozpaść, tak, dokładnie. Co to może znaczyć dla imigrantów, dla nowych imigrantów? Mniejsza szansa na awans społeczny, skoro robi się to coraz trudniej, wygląda na to, że robi się to coraz trudniejsze, mimo tego, że według danych w stosunku do poprzednich fal emigracji, te nowe fale są bardziej zamożni, lepiej wykształceni, równocześnie tak samo ambitni pracowici i gotowi na poświęcenie w intencji osiągnięcia swojego American Dream. Ale co jest ciekawe, jest, że mimo tych wszystkich negatywnych elementów, z którymi imigranci się w dzisiejszych czasach stykają w porównaniu do imigrantów poprzednich fal, według danych są bardzo optymistyczni. W 2014 roku prawie 70% imigrantów powiedziało, że wierzą, że ich dzieci będą jednak prosperować w stosunku do nich, w porównaniu do zaledwie 50% rodziców urodzonych w Stanach. Nie chcę was zniechęcać do gonienia American Dream w Stanach, jeśli to jest coś, co zamierzacie, jeśli macie takie ambicje, bo jednak dalej Ameryka przyciąga bardzo dużo imigrantów i skoro jesteśmy tu na sali WSB, domyślam się, że wielu was planuje się wykształcać albo już są wykształceni i wszystko, o czym mówiłam do tej pory, było raczej o migrantach niewykształconych, więc te możliwości wyglądają inaczej. Tylko chcę podkreślić, że ta droga do sukcesu styka się z innym klimatem i nie jest ona już tak oczywista jak kiedyś. Wydawało się, że każdy Polak, który przyjechał do Chicago, całkowicie inaczej żył w ciągu 10 lat. Dla wykształconych, ja tu już mówiłam, więc jest to dalej całkiem możliwe. Jest nawet zależnie od czego, co chcecie osiągnąć, Stany mogą być jeden z lepszych krajów do osiągnięcia tego. Ale pytanie jest, czy jest to warte tego wysiłku, czy może warto patrzeć na inne kraje, może też na Polskę, biorąc pod uwagę, że Polska ma ile lat już wzrostu? 27? Czy ktoś wie? Gospodarki? Ile? 30. Jedyny inny kraj to chyba Australia, tak? Który ma taki... Okej, okay. Nie będę tego mówić, wytnijcie to, proszę. Co jest ciekawe jest w tym wszystkim, Amerykanie jako kraj anglojęzyczny dalej mają przewagę w osiągnięciu sukcesu na świecie, ponieważ skoro obsługujemy się językiem angielskim, nie jesteśmy limitowani, ograniczeni do kraju, do Stanów. Możemy sobie szukać nasze szczęście gdziekolwiek na świecie. Coś, co ja zdecydowałam zrobić. I chciałabym porozmawiać o tych możliwościach i gdzie widzę Polaków i ich możliwości, umiejętności na skali świata. Więc zacznę od kilka statystyk o języku angielskim. O której zaczęłam? Czy ktoś wie? 30, a okej, okay. To może trochę szybko przez to przejdę, ponieważ myślę, że nie muszę was przekonywać do tego, że angielski jest ważnym językiem, ale 20% populacji świata mówi po angielsku, jest to 1,5 miliardów osób, na świecie jest 7,5 miliardów osób. Język angielski jest zdecydowanie najbardziej studiowanym językiem obcym na świecie. Czy ktoś wie, który jest drugi najbardziej studiowanym? Może macie rację, ja napisałam francuski, ale wszyscy powiedzieli hiszpański, więc teraz się zastanawiam, ale sprawdzałam to, ale może to jest strona, nie wiem, sprawdzę swoje strony później. Bardzo lubiłam tą statystykę.
55% treści w internecie jest w języku angielskim. Czy ktoś wie, który jest drugim językiem? Rosyjski. To mnie bardzo zaskoczyło. I może zgadnijcie, ile procent? Procent, czyli wielka, wielka rozpaść. Około 360 milionów ludzi na świecie mówi po angielsku jako pierwszy język. To znaczy, że ponad 1 miliardów osób mówi jako język obcy. I chcę wrócić do tego punktu. Lingwiści często dzielą główne dialekty native speakerów na trzy ogólne kategorie. Jest to dialekt Wysp Brytyjskich, dialekt Ameryki Północnej oraz Australazji. Są też dialekty jak na przykład Namilish, czyli dialekt angielskiego używany w Namibii i też Singlish, czyli angielski używany w Singapurze. Bardzo bawi mnie Singlish, ponieważ ma elementy chińskiego i malajskiego i uwielbiam po prostu te takie mieszanki, bo jest mi to też bardzo wygodne i chciałabym, żeby Polacy się bardziej otworzyli na to. Więc wracając do tego, że ponad 1 miliard osób nie mówi natywowo po angielsku. Można wywnioskować z tego, że jest nieskończona ilość sposobów na mówienie po angielsku i nie ma jednego poprawnego sposobu mówienia po angielsku, ale powiem wam, że jako twórca internetu Polacy są przekonani, że jest jeden prawidłowy sposób na mówienie po angielsku i to nie jest ten sposób, co ja mówię. Więc uwielbiam komentarze jak to. Your accent isn't even 100% American. To jest do mnie skierowane, więc bawi mnie to. Nie wiem, czy mam się obrażać na to, ale ogólnie bawią mnie te komentarze. I jest to bardzo często widziany fenomen na internecie, że się atakuje akurat akcent, jakby to było ważne. Język jest narzędziem i jeśli działa, możesz coś przekazać tym językiem, no to działa. I myślę, że takie podejście do języka jest bardzo ważne na globalnej skali. Wiem sama jako osoba, która 5 lat temu w życiu by nie powiedziała coś na internecie po polsku, że jest to bardzo krępujące, ale trzeba po prostu przejść tą blokadę i zaakceptować, że tak się uczy języków. Jest to coś, co często ewangelizuje na swoich mediach społecznych i uwielbiam to, jak popełniam najlepszy sposób, żeby się dowiedzieć, jak coś powiedzieć po polsku, jest, żeby to źle powiedzieć na moich mediach społecznych. I naprawdę dostaję tak od razu 10, 15, czasami 50, 100 wiadomości poprawiając mnie i bardzo lubię to, dziękuję wam, że to robicie, bo jak dostanę raz wiadomość, to nie zapamiętam, ale 50 to już jest dobra szansa, że zapamiętam. Więc dlaczego warto uczyć się tego angielskiego, dlaczego warto myśleć bardziej pod tym kontekstem. Miałam się przygotować do tego tak, ale okej, dalej. Globalizacja, coraz więcej, nie muszę tłumaczyć globalizacji, ale coraz więcej firm też naciska na język angielski. Ciekawym przykładem jest firma Rakuten w Japonii, to jest taka Amazon w Japonii, gdzie CEO ogłosił w 2010 roku, że wszystko w tej firmie ma się odbywać po angielsku, od spotkań do menu. Menu w kafeterii ma być też po angielsku. I to jest fenomen, który się zdarza coraz częściej na świecie, więc nawet mieszkając tutaj w Polsce, jeśli polska firma kiedyś, w której możecie pracować, zdecyduje wyjść bardziej na globalny rynek, to takie rzeczy też mogą się zdarzać, więc nie myślcie, że jesteście bezpieczni tutaj. Co unikatowego Polacy mają do zaoferowania na globalnej scenie?
jest bardzo wiele rzeczy, ale chcę się skupić na jednej rzeczy. To, co Polacy mają do zaoferowania, które ja zaobserwowałam w swoich podróżach i dużo w życiu w Japonii, ponieważ jest tam bardzo dużo takich ciekawych Polaków, którzy robią ciekawe rzeczy na ciekawych stanowiskach, jest to, że Polacy, jak się popatrzy na mapę świata, nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest pośrodku. I zależy, jak się patrzy, to prawda, ale w ten sposób, jak my patrzymy. I też podobnie w niektórych aspektach kulturalnych Polska się znajduje właśnie pośrodku. I dobry przykład jest właśnie komunikacja międzykulturowa z perspektywy high context i low context cultures. Jest to teoria stworzona przez amerykańskiego etnologa Edward Hall. I kultura wysokiego kontekstu, czyli high context cultures, są kultury, gdzie porozumiewają się w sposób aluzyjny. Ja to po angielsku przeczytałam i nie czytałam tego po polsku jeszcze. Posługują się raczej sygnałami i niewerbalnymi sygnałami oraz wskazówkami. Coś tu źle napisałam, sorry. No, przeczytam z tego. Porozumiewają się w sposób aluzyjny, posługują się raczej sygnałami niewerbalnymi oraz wskazówkami myśli. Dużo bardziej się waży słowa, są uważne, dobierane. Bezpośredność oraz wyrażanie przeciwnej opinii są niemile widziane. Polegają bardziej na intuicji i zaufaniu niż na faktach i statystykach. Należą do tych krajów, kraje azjatyckie, arabskie, śródziemnomorskie. Kultura niskiego kontekstu jest charakteryzowana bardziej bezpośrednim kontaktem i otwartą komunikacją. Unika się niepotrzebnych rytuałów, owijania w bawełnę, udawanych formuł oraz słownego upiększania. Niewiele uwagi poświęca się językowi ciała. Ważne jest też silne przywiązanie do czasu oraz oddzielanie pracy od relacji międzyludzkiej. Należą do tych krajów kraje anglojęzyczne, kraje skandynawskie. Chyba takim najczęstszym przykładem to jest Holandia. Stany też są często wspominane w tym kontekście. Więc w skrócie, jest to high context, low context, to jest to takie bardzo, jest to jak bardzo dana kultura ceni bezpośredniość i niebezpośredniość w komunikacji. Polska się znajduje pośrodku tego, co znaczy, że Polacy często tworzą bardzo dobrych menadżerów na stanowiskach globalnych w różnych krajach, ponieważ mogą zrozumieć i tą stronę i się dostosować szybciej niż na przykład ja. To znaczy ja, jak przyjechałam prosto ze Stanów, teraz mieszkam w Japonii, która jest na drugiej stronie, więc myślę, że gdzieś wylądowałam w środku. O, tutaj mamy właśnie skalę tego. I gdzie na świecie znaleźć Polaków w dzisiejszych czasach? Czy to są dalej Stany, czy to są inne kraje? Tak naprawdę jesteśmy wszędzie. Jest nas 20 milionów i robimy fajne rzeczy wszędzie. I w temacie, gdzie najlepiej znaleźć swoje miejsce, to jest bardzo osobiste. Ja, gdy miałam 15 lat, nie wiedziałam w ogóle, że będę mieszkać w Japonii przez 7 lat. 5 lat temu nie wiedziałam, że będę mieszkać w Japonii przez 7 lat, więc po prostu trzeba znaleźć swoje miejsce w świecie, swój taki unikatowy selling point i gdzie to najlepiej robić. Chciałam na koniec dodać kilka takich fajnych Polaków, którzy robią fajne rzeczy na świecie. Jest to bardzo zróżnicowane. Paweł Malicki jest Polakiem, który założył firmę Flapper w Brazylii. Jest to Uber dla samolotów i helikopterów. Bardzo fajna firma, bardzo
bardzo dumna byłam, jak go poznałam, że takie fajne rzeczy robi. Michał Mroczek, prezydent European Business Council w Japonii. Nie wiem, jak się to tłumaczy na polski, chyba Europejski Rząd Biznesu, czy coś takiego. Tak, Europejska Rada Biznesu w Japonii. Jest to bardzo ważne, ciekawe stanowisko w Japonii. Są też Polacy w Stanach, którzy robią fajne, ciekawe rzeczy, na przykład Chris Wacławek, Sylwia Górajek, obydwoje w Silicon Valley. Właśnie myślę, że to jest dalej takim ciekawym, zawsze przyciągającym rynkiem w Stanach, Silicon Valley. Marek Smysłowski, nie poznałam wszystkich tych ludzi osobiście, chciałam po prostu z różnych region kilka przykładów podać. Marek Smysłowski ma firmę Jovago, to jest takie booking.com w Nigerii. Mega fajne, ciekawe. I tyle. Dziękuję. Czy macie jakieś pytania?